Witam Państwa. Dzisiaj chciałem sprawdzić, ile będzie mnie kosztowało podgrzanie litra wody w czajniku elektrycznym. No oczywiście najistotniejszą kwestią jest to, ile płacimy za prąd. W zależności od regionu, kraju stawki są oczywiście zróżnicowane. Nie wiem, czy tutaj widać. Ja mam dostawcę Energę, oczywiście on jest najdroższy w całej Polsce, bo w tej chwili koszt kilowatogodziny to 60 groszy. W zależności od regionu Polski te ceny się wahają od 52 do 60 groszy. Tutaj na tej mapce, o proszę bardzo, tak to wygląda w Polsce. Cena kilowatogodziny, no i okej. I co tutaj mamy? Mamy litr wody w czajniku, mamy miernik chwilowego zużycia, proszę bardzo, no i przystępujemy do eksperymentu. Mianowicie włączamy, okej, włączyliśmy, mamy zużycie czajnika mocy 2138 Watt. Woda zaczyna się gotować. Pewnie chwilkę to potrwa. O, już nam wskoczył jeden grosz. Dwa grosze. Już mamy trzy grosze. To jest nasz pobór prądu. W tej chwili już mamy 4 grosze. Zużycie. Pięć groszy. Proszę Państwa, zagotowanie litra wody w takim czajniku, który pobiera 2148 W, to jest koszt 5 groszy. Zużyliśmy 0,094 kWh. Także podsumowanie. Gotując dziennie 10 razy litr wody, zapłacimy za to 50 groszy. To mnie kosztowało 5 groszy. Zagotowanie litra wody w czajniku marki Tefal Express.